Zapraszam Was dzisiaj na filmik na temat tego, na co zwrócić uwagę, rezerwując kemping lub miejsce pobytu dla kampera. Jesteśmy posiadaczami kampera już od jakiegoś czasu. Myślę, że spędziliśmy od zeszłego roku w nim około 2 miesięcy łącznie. Także trochę tych kempingów zjeździliśmy. Zatrzymywaliśmy się na takich naprawdę wielkich kempingach z kilkuset miejscami postojowymi, które miały baseny, restauracje, masę udogodnień, takie prawdziwe resorty. Dla kontrastu spędzaliśmy również czas na takich zupełnie prymitywnych polach koło czyjegoś domu. Zatrzymywaliśmy się na farmie i również na takich mniejszych kempingach prywatnych, które miały wszystkie podłączenia, ale nie były aż tak duże jak te wielkie resorty. Wydaje mi się, że nasze ulubione to są właśnie te pośrednie, zwłaszcza jak mają jeszcze jakiś widok, ale jak zwykle chyba liczy się różnorodność, bo czasem dobrze jest odciąć się zupełnie od cywilizacji w jakimś lesie, a innym razem fajnie mieć basen i restaurację na kempingu. Opowiemy Wam dzisiaj, na co my zwracamy uwagę, rezerwując sobie takie miejsce postojowe, także jeżeli jesteście początkującymi użytkownikami kampera albo po prostu chcecie się czegoś nowego dowiedzieć, to zapraszam na dzisiejszy filmik. Serdecznie. Siedzę sobie na kempingu, stąd właśnie moje nagranie dzisiaj nie jest jakieś super profesjonalne, tylko kamerą z ręki. Ale chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o takich kilku podstawowych rzeczach, jeśli chodzi o wybieranie pól namiotowych albo kempingów tutaj w Stanach, podróżując kamperem. Wiem, że w tej chwili granice amerykańskie są jeszcze zamknięte. My mieszkamy w Stanach i podróżujemy tym kamperem po Ameryce dość dużo. Ale mam nadzieję, że niedługo je otworzą i wtedy sporo osób, wiem, że planuje takie podróże kamperem. Myślę, że to jest naprawdę fajny sposób zwiedzania tego kraju. Także mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą. Także zacznijmy może od tego, czego ja używam i jak ja w ogóle znajduję te kempingi. Oczywiście można je po prostu wygooglować w różnych miejscach, do których się wybieracie. Ale ja powiem Wam, że używam jednej aplikacji bardzo często, żeby sobie... Hi guys! Ja osobiście natomiast lubię używać takiej aplikacji Campendium, która jest po prostu takim Yelpem, czymś, co zbiera różne reviewsy i opinie na temat różnych kempingów. Drugie miejsce, gdzie często wchodzę, bukując kempingi i tam wtedy już nie muszę tak naprawdę czytać opinii za bardzo na tym Campendium, to jest po prostu KOA, KOA, Campgrounds of America, czyli po prostu strona tych kempingów, które my bardzo lubimy, które bardzo często mają wszystko, do czego po prostu na kempingu nie przejechaliśmy. Za każdym razem nam się podoba. Są oczywiście gorsze, lepsze, ale generalnie one trzymają pewien standard i można w ciemno, moim zdaniem, je bukować. Także często bardzo po prostu wchodzę na stronę KOA i patrzę, czy tam, gdzie jedziemy, jest jakieś koła i bukuję właśnie to. Pozostają jeszcze kempingi w parkach stanowych i w parkach narodowych. Tutaj oczywiście liczy się miejscówka, a nie podłączenia, których często tam nie ma. Natomiast tutaj trzeba pamiętać, żeby bukować je dużo, dużo, dużo wcześniej, nawet rok czy półtora roku wcześniej. Teraz jak już sobie wybierzecie pole kempingowe, na którym chcecie się zatrzymać, to jak tam się orientować w tych różnych miejscach postojowych, kempingowych, które są tam oferowane. One się nazywają albo pool through, albo pool in, albo back in. I generalnie różnica między tymi miejscami jest taka, że miejsce back in, jak sama nazwa wskazuje, wjeżdża się do niego tyłem, pull in przodem, a pull through można tak przejechać przodem albo tyłem, wszystko jedno. Zwykle po prostu przejeżdża się przodem i potem wyjeżdża z drugiej strony. My jako rodzinka z dziećmi mamy swoje tutaj preferowane miejsca. Nie lubimy tych miejsc pull through. One są generalnie bardziej lubiane i chyba preferowane przez większość osób, dlatego że nie wymagają tam manewrowania zbyt dużego. I jak ktoś ma duże RV albo dużą przyczepę, no to ma łatwiej po prostu. My natomiast mamy motorhome, czyli kamper taki, który jeździ sam, to nie jest przyczepa. I w związku z tym to manewrowanie częściej jest trudniejsze niż takim zwykłym osobowym samochodem, ale nie jest aż tak trudne. Dlatego my preferujemy te miejsca pull-in albo back-in, dlatego że one zawsze są przy jakiejś krawędzi zwykle pola po prostu namiotowego i za nami zwykle nic nie ma. Chodzi nam tutaj o to, żeby po prostu być w miarę odosobnionym. Nasze dzieciaczki lubią sobie biegać przed kamperem, bawić się na powietrzu i po prostu nie chcemy mieć zbyt dużo sąsiadów. Drugi plus takich miejsc back-in albo pull-in jest taki, że z tyłu albo z przodu, w zależności od tego jak stoimy, nie mamy ulicy, mamy drogę tylko z jednej strony. Przy tym miejscu pull-through mamy drogę i za nami i przed nami. Oczywiście trzeba oczy mieć cały czas dookoła głowy, no ale przynajmniej jak mamy drogę tylko z jednej strony, to bardziej patrzymy wtedy na tą jedną stronę. Tutaj akurat, gdzie jesteśmy teraz, jest po prostu najlepiej, dlatego że mamy cały bok tutaj, o, bez nikogo. Przy takiej skarpie siedzimy i to nam się super podoba, dlatego że nasz kamper odgranicza całą resztę pola namiotowego albo kempingu.
ta skarpa drugą stronę i mamy takie swoje podwórko tutaj po prostu. I to są nasze ulubione miejsca. Wydaje mi się, że z dziećmi, w sumie nie tylko z dziećmi, bo jakbym była bez dzieci, to też bym chciała mieć jak najbardziej prywatne miejsce, moim zdaniem osobiście, niż tam takie, które łatwo, przez które łatwo przejechać. Dlatego to są właśnie nasze ulubione miejsca. Kolejna rzecz, o której chciałam wam powiedzieć, to takie kody albo skróty kempingowe. FU często figuruje przy miejscach kempingowych, co może się różnie kojarzyć, ale oznacza to nic innego, tylko full hookup. Full hookup to jest woda, prąd i ścieki, czyli wszystkie trzy. Jeżeli jest WE, to znaczy water electric, i czasami jest tylko electric w ogóle bez wody. Najczęściej na polach kempingowych są albo full hookup, albo właśnie water electric, i wtedy jak nie ma się ścieków, czyli ma się ten site water electric, to trzeba sobie po prostu przy wyjeździe, bardzo często jest jakieś miejsce. Hi Hubi! Wtedy po prostu przy wyjeździe, najczęściej to się znajduje przy wyjeździe albo przy wyjeździe do kempingu, jest coś takiego, co się nazywa dump station. I to jest miejsce, w którym można sobie dokonać zrzutu tych ścieków. Robi się to dość prosto i szybko, także nie jest to jakiś wielki problem. Natomiast znowu z dziećmi, my wolimy te miejsca full hookup, dlatego że dwie wanienki do kąpania zapychają prawie cały zbiornik ścieków. Ostatnio zapchaliśmy go tylko zmywając naczynia, no to wiecie, przy zmywaniu naczyń aż tyle tej wody się nie używa, a zbiornik zapchaliśmy, także zdecydowanie te full hookup miejsca są dla nas lepsze i preferowane. Teraz akurat nie mamy full hookup, za to mamy bardzo prywatnie. Także czasami jest coś za coś, wybraliśmy tym razem to takie miejsce bardziej prywatne. Kolejna rzecz to są śmieci. Co robi się... Co robi się na kempingu ze śmieciami? Na szczęście można je wyrzucać, nie jest tak, że trzeba ze swoimi śmieciami podróżować. Zwykle są po prostu miejsca, takie duże śmietniki, po prostu chodzi i wyrzuca śmieci. Na tym kempingu mamy coś, co jest jeszcze wygodniejsze, dlatego że po prostu przed 7 wieczorem każdego dnia albo przy check-aucie o 11 rano zostawia się po prostu śmieci na brzegu swojego miejsca. I oni zbierają je jakimś tam wózeczkiem takim golfowym, meleksem, i wyrzucają je za nas. Także to jest w ogóle super wygodnie i super komfortowo. Zwykle po prostu są duże śmietniki, do których śmieci się wyrzuca. Bywają takie kempingi, takie trochę bardziej prymitywne. Prymitywne w nieznaczeniu jakimś negatywnym, tylko po prostu w takim, że nie są to takie bardzo komercyjne kempingi, które mają wszystkie podłączenia, śmieci i tak dalej, gdzie śmieci akurat trzeba zabrać ze sobą. Ostatnio takim zostawaliśmy, gdzie po prostu nie było żadnych śmietników, trzeba było zabrać śmieci. Inne rzeczy, które są często na kempingach, zawsze jest jakieś biuro i często tam jest jakieś takie mini sklepy, gdzie tam można sobie coś kupić. Oczywiście nie ma tam żadnych świeżych owoców. Czasem można dostać jajka albo jakieś tam kiełbaski, coś takiego, co trochę dłużej wytrzyma w lodówce. Ale generalnie to są takie, wiecie, rzeczy, które się nie psują. I różne takie pomoce kempingowe, także jak czegoś tam się zapomni, jakieś narzędzi do grilla na przykład albo coś takiego, to bardzo często takie rzeczy są dostępne i można je kupić w tych sklepikach. Bardzo często na kempingach są baseny. Inne rzeczy dla dzieci szczególnie, prawie zawsze jest jakiś plac zabaw, lepszy albo gorszy, ale prawie zawsze jakiś jest. Bardzo często są jakieś takie kempingowe gry, często są boiska do siatkówki, jakieś takie miejsca, gdzie można w coś tam sobie pograć, albo do koszykówki, zależy od kempingu. No i oczywiście są takie kempingi, które są bardziej przyjazne rodzinom z dziećmi i mniej. Myśmy ostatnio znaleźli chyba nasz ulubiony kemping po prostu, który miał tyle rzeczy do roboty dla dzieci. Wrzucę wam tutaj po prostu, co tam można było robić, ale generalnie w skrócie mieli petting zoo, czyli takie mini zoo ze zwierzątkami, które można było głaskać. Takie małe koniki, można było kupić za 50 centów karmę i te koniki nakarmić. Także dzieci miały frajdę. Był tam taki, oprócz basenu, stawik, jakaś taka sadzawka z takimi łódeczkami plastikowymi, na którym dzieci mogły sobie pływać. Cały taki wielki salon gier, z którego nie skorzystaliśmy, no bo dzieci są jeszcze za małe, po prostu nie chcieliśmy tam siedzieć w jakimś budynku w czasie pandemii. Były tam też takie rowerki dla dzieci, które dzieci mogły sobie wziąć i nimi jeździć po kempingu, super sprawa. Boisko do koszykówki, do siatkówki. Mini golf, o to było też fajne, właśnie dla dzieci też starszych. Oczywiście nasz dwulatek tam jeszcze w tego mini golfa za bardzo nie pograł, albo roczniak tym bardziej. I chyba tyle, ale ten kemping był naprawdę super, naprawdę nam się mega podobało. No i dzieciom się szczególnie mega podobało. Tam nie było szkoda robić takiego dnia chilloutowego, gdzie nie zwiedzaliśmy nic tam fajnego dookoła, tylko właśnie sobie po prostu zostaliśmy na kempingu. Jedna jeszcze rzecz, o której chciałam powiedzieć, to są restauracje. To bardzo zależy. Na tych KOA, KOA, Campgrounds of America, często jakaś restauracja jest na tych lepszych, takich większych. W tej chwili jesteśmy na takim mniejszym kempingu, bardzo fajnym, ale akurat restauracji tutaj nie ma, także to jest naprawdę
bardzo tak 50-50 trzeba sprawdzać, czy tam ta restauracja jest, czy nie. Często one tylko latem działają, więc na przykład jak się jedzie po sezonie, to ta restauracja nie działa. A na tym kempingu z dziećmi, na którym nam się tak podobało, gdzie tyle było atrakcji dla dzieci, to w ogóle była restauracja ze śniadaniem za darmo rano, także to w ogóle było super. I to takim bardzo dobrym śniadaniem. A po południu zamieniała się w pizzerię i można było sobie zamówić pyszną pizzę. Także naprawdę ten kemping nam na długo zostanie w pamięci i bardzo nam się podobał. A i zapomniałam jeszcze wam powiedzieć, że prawie na każdym kempingu jest pralnia. Także nie ma problemu, żeby zrobić sobie pranie. Jeszcze wam zapomniałam powiedzieć o gazie. Propan jest często dostępny na kempingach, nie zawsze, ale jest potrzebny prawie każdemu kamperowi. Propan jest potrzebny głównie do ogrzewania, do gotowania, do trzymania zimna w lodówce podczas jazdy, kiedy prąd nie jest dostępny. Także prawie każdy RV potrzebuje propanu i na kempingach często można sobie ten propan doładować, a jak nie, to na stacjach benzynowych. Okej, to chyba tyle na razie z tego, co przyszło mi do głowy. Mam nadzieję, że były to dla was przydatne informacje. Piszcie w komentarzach, czy podróżowaliście kiedyś kamperem, czy podróżowaliście może kamperem po Ameryce, po USA i czy macie inne różne takie porady a propos rezerwacji i bukowania kempingów tutaj. Jestem też bardzo ciekawa, czy wygląda to inaczej w Europie, bo moim marzeniem jest kiedyś pojeździć sobie kamperem po Europie. Na razie, póki co zawsze jak jeździmy do Europy, to jeździmy po prostu do domu, do Polski, także jakoś tych podróży za dużo nie uskuteczniamy, ale mam nadzieję, że kiedyś nam się to uda i wtedy bardzo chętnie ze wszystkich tipów i informacji, które mi podacie, skorzystam. Także dawajcie znać w komentarzach, czy macie coś takiego specjalnego a propos podróżowania po Europie kamperem. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmiku. Bye.